glave od usnega nizna po njegu. Usne nizne po njegu, jeden punkt, zdobite jedna ramka z czelona, 19 ramek, zdracone, top 54, nie ma to maska. Poproszę o klasę, zapraszam. Cała drużyna, chodźcie. Ustawcie się tak, w szeregu może, w szeregu będzie lepiej. Słuchajcie, umówmy się z trenerami, z drużynami, że stajecie tak tutaj przed stolikiem w szeregu, jeden obok drugiego, będzie to wszystko sprawniej przebiegało. Dziękujemy serdecznie. Jeszcze raz poproszę o klaski na top 54 na podaskach. Miejsce siódme. 5 punktów zdobytych. 5 ramek strzelonych. 8 ramek straconych. Górnik Łódź na Czalni. Ustawcie się w szeregu za jeden obok drugiego. Tak jest, proszę się uśmiechać, bo będziecie mieli tutaj zdjęcia robione. Dziękujemy serdecznie, Górnik Łęczna, drużyna Czarna, poproszę o brawa. Miejsce szóste, 6 punktów zdobytych, 4 bramki strzelone, 14 bramek straconych. UKS Bys. Bardzo proszę na drużyny. Śmiało panowie, ustawiamy się w szeregu. Gratulujemy, dziękujemy UKS Dys. Miejsce piąte, 8 punktów zdobytych, 5 ramek strzelonych, 10 ramek straconych. Brazylijskie Szkółki Piłkarskie Lublin. Proszę o oklaski, brazylijskie Szkółki Piłkarskie Lublin. Miejsce czwarte, jak mówią sportowcy, to najgorsze, bo tuż za podium. Zdobywca 9 punktów. Drużyna, która strzeliła 11 bramek, a straciła tylko 9 bramek. Paderewski Lublin. Widzę jakoś mocno okrojony w składzie drużyna. Poproszę o oklaski. Zaczyna się strefa medalowa. Wskakujemy na najniższy stopień podium. Trzecie miejsce zdobyła drużyna, która pozyskała.
11 punktów. Strzeliła 14 bramek, a straciła tylko 6 bramek. Górnik Łęczna, drużyna zielona. Ale obiadek zjadłeś, czekoladę zjadłeś. Dobra, bardzo zmęczony. To było chyba inne słowa. Tak. Najlepszym bramkarzem w turnieju
Najlepszym strzelcem turnieju jest zdobywca 9 bramek, zawodnik Orlen Radzeń Podlaski, Mateusz Szczepaniak. Najlepszym zawodnikiem turnieju został wybrany zawodnik Górnika Łęczna, drużyna zielona, Kasper Białasz. Podczas dzisiejszego turnieju.